od Ducha Świętego, aby gromadzić młodzież w jedno miejsce z całego świata, aby pokazać, że młodzież, która idzie za Jezusem, jest wspaniała, że jest radosna, że jest szczęśliwa i my możemy się tej wiary uczyć też od młodych. Trzeba nam właśnie wychowywać wspaniałą młodzież poprzez też świadectwo wiary każdego z nas, też może starszego. Kochani, też i Radio Maria Telewizja Trwam, przyczyn nasz dziennik, przyczyniają się do tego, że tym dobrem, radością, entuzjazmem wiary dzielimy się wszyscy. To się nam udziela. Taki rachunek sumienia robimy, czy naprawdę kochamy wystarczająco Pana Boga. I widzimy, dlatego czasami jesteśmy trochę może za mało smutni, za bardzo energiczni, za bardzo czynni też miłości, dlatego, że brak w nas tej Bożej energii, czasami świadectwa drugich. Od mojej wiary naprawdę zależy też szczęście drugiego człowieka. I Radio Maryja właśnie staje się tym przekazicielem dobrej nowiny, tej wiary żywej od 25 lat. Pragnę więc na początku naszego nocnego spotkania podziękować Państwu za odpowiedzialność, za utrzymanie tego radia. Bez Was, bez Waszych darów serca to radio nie mogłoby istnieć i tak długo. I tak naprawdę, jak długo będą wrażliwe serca, tak długo Radio Maryja będzie istnieć. Będzie powodem właśnie tej radości, która płynie z żywej wiary obecnej w sercach ludzkich. Do grona ofiar dawców należą tutaj dzisiaj, wylosowałem naszych słuchaczy z Giżycka, tam gdzie zapewne wielu też odpoczywa. Oto ci szczęśliwcy wybrani, których nazwiska, imiona Państwo usłyszycie. Marek Adamski, Bronisława Czerniawska, Janina Małecka, Bertyna Szypiło, Eugenia Koszkuć, Wanda Jurgieliewicz, Jerzy Domański, Krystyna Sadowska, Leon Ziółkowski, Jadwiga Czeberkus, Małgorzata Apanas, Apolonia Narwojsz, Teresa Borysiewicz, Cyrylla Szamborska, Barbara Cywińska, Eugenia Dunowska, Władysława Zawrynewicz, Anna Niewińska, Leonarda Kozłowska, też Żywy Różaniec z Giżycka, dalej Aleksander Chraniuk, Maria Borowska, Helena Nurkiewicz i z Żałyni, parafii Jana, pod wezwanie świętego Jana Kantego, nasi ofiarodawcy to Maria Rogowska, Maria Cisek, Stanisław Cisek i Grzegorz też Cisek, więc rodzina zapewne. Helena Noga, Krystyna Dyrda, Stanisława Foryt, Helena Babierz, Zofia Wróbel, Edward Wróbel, Zofia Kunas, Stanisław, albo będzie chyba Kuraś, Janina Kolisz. Przepraszam, jeżeli gdzieś tutaj popełniłem błąd, ale tak jak potrafię, próbuję te nazwiska odczytać. Naszym ofiarodawcom, ale i też wszystkim, którzy o tej nocnej porze nas słuchają i też może dzisiaj obchodzą ważne swoje święta, chociażby imieniny, dzisiaj imieniny Ignacego, Heleny, Leopolda, Emiliana, Ernesta, Lubomira. Dla Państwa piosenka.
Drodzy słuchacze, będziemy razem, myślę, że prawie 2 godziny, razem, by dzielić się miłosierdziem, tym doświadczeniem wiary żywej dzięki młodym ludziom, którzy zebrali się w Krakowie. Dzisiaj, będąc w sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, sprawuję mszę święte w tym sanktuarium też poświęconym Janowi Pawłowi II, świętemu Janowi Pawłowi II. Miałem taką sercu wdzięczność za naszego wielkiego papieża, że pozwala młodym ludziom się spotykać, że dzięki jego inicjatywie są takie momenty bardzo mocne dla każdego z nas, gdzie można dzielić się radością wiary. Ta świątynia w Toruniu, która nie tak dawno, bo 18 maja była konsekrowana, ona o tym przypomina. Też oprowadzając gości, którzy byli, zauważyłem jedną panią, która z ogromnym płaczem siedziała, medytowała w tej kaplicy pamięci tym pomordowanym za ratowanie Żydów. Okazuje się, że to była wnuczka jednej z tych, która nie ma grobu, a w tej świątyni pamięci, w tej kaplicy pamięci w Toruniu niejako odnalazła widzialny znak swojej babci, która niewinnie zginęła, dlatego że ratowała Żydów. Dlatego może wysłuchajmy też tego komunikatu ojca dyrektora. Kochani, uprzejmie proszę o przyjęcie paru informacji w związku z naszym sanktuarium. Pierwsze. Program mszy świętych i nabożeństw w naszym sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. W dni powszednie msze święte o godzinie 7, 12 i 18. Pół godziny wcześniej liturgia godzin rano jutrznia, wieczorem nieszpory. Pół godziny przed 12 różaniec. W niedzielę msze święte o godzinie 8, 12 i 18. Także rano i wieczorem, pół godziny przed mszą świętą liturgia godzin, pół godziny przed 12 różaniec. We wtorki nowenna do świętego Jana Pawła II. Po mszy świętej porannej, krótka i pół godziny przed godziną 18. Codziennie o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek także Droga Krzyżowa. Do końca września o godzinie 21 apel jasnogórski. Przypominam, że co pół godziny jeżdżą autobusy, którymi można dojechać do sanktuarium, 18:36. Druga informacja. Jest możliwość zamówienia obiadu, to jest zwłaszcza dla pielgrzymów, i noclegów dla pielgrzymek. Pielgrzymki prosimy zgłaszać wcześniej kustoszowi sanktuarium, ojcu Andrzejowi Laskoszowi, na adres mailowy sanktuarium@radiomaria.pl. Powtarzam, sanktuarium@radiomaria.pl lub telefonicznie 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Trzecia informacja, bardzo, bardzo ważna. Zwróćmy uwagę na odpowiedni do świątyni strój. Katolicy, ludzie kulturalni, miejmy zasadę. Strój raczej godny niż wygodny. Nie luzactwo. Kościół to nie plaża czy ogródek. Jeśli do pracy w banku, w biurze idziesz odpowiednio ubrany, to tym bardziej do domu Pana Boga. To jest dom Boży. Obowiązuje też tutaj cisza modlitewna, nie ma rozmów, zwiedzania, chodzenia podczas nabożeństw, przychodzenia z psami czy z kotami. Nie ma jeżdżenia po placu kościelnym, na rowerach, w rodkach. Jest to dom modlitwy, jest to miejsce święte. Przed Najświętszym Sakramentem klękamy.
A to sanktuarium jest też domem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II ze szczególnym obrazem Królowej Polski z jego świętego Jana Pawła II watykańskiej kaplicy, przed którym on modlił się przez cały pontyfikat. Jest to dom Boży także z ampułką jego krwi. Święty Jan Paweł II jest w jakiś sposób męczennikiem. Przelał krew w zamachu na niego. Zwracajmy uwagę, by w każdym kościele być w odpowiednim stroju. To jest wyraz naszej wiary, ale i kultury, zwykłej ogłady, której niestety raz po raz brakuje niejednemu. Informacja czwarta. Już teraz mówimy, że odpust w naszym sanktuarium będzie 22 października w rocznicę inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Od 16 października, rocznicy wyboru na Ojca Świętego naszego rodaka, przygotowanie do odpustu. Będziemy jeszcze o tym informować. Piąta wiadomość. W najbliższych dniach podamy więcej na antenie i na portalu Radia Maryja, zakładka Bractwo świętego Jana Pawła II, więcej informacji o tym bractwie. I ostatnia informacja odnośnie budowy. Jak to wygląda? Obecnie robimy ogrodzenie świątyni i całego placu. Jest to potrzebne w naszych czasach. Wnet będzie wykonana następna stacja drogi maryjnej. Będzie wszystkich 14 stacji. Tym razem Katedra Lwowska i Matka Boża Łaskawa. Dotąd są wykonane Jasna Góra Częstochowa, Wilno Ostra Brama i Rzym Nieustająca Pomoc. Od poniedziałku 1 sierpnia będzie montowana pierwsza stacja historii Polski. Ogromna płaskorzeźba. Jest też malowany fresk na zewnętrznej ścianie prezbiterium repliki kaplicy watykańskiej świętego Jana Pawła II. Przed nami jeszcze wiele pracy, nie mówimy o wszystkim, żeby nie zanudzać. Prosimy o dalszą pomoc w wykańczaniu tego wotum i dziękujemy za dotychczasowe budowanie wszystkiego. Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, naszego dziennika i tego wotum. Zauważacie Państwo, że w tym naszym posługiwaniu jest jakieś crescendo. Rośnie to wszystko. Przed nami jeszcze bardzo wiele pracy. Prosimy o modlitwę. Prosimy o współpracę. Dziękujemy wszystkim kołom, biurom Radia Maryja, wszystkim przyjaciołom w Polsce i w świecie. Dziękujemy za każdą Waszą modlitwę, wszystkim cierpiącym zwłaszcza. Dziękujemy za każdą pomoc. To wszystko istnieje tak od pierwszego do pierwszego dzięki Waszej pomocy. Dziękuję serdecznie. Koni w tych dniach też w naszym sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Od rana do wieczora modlimy się o potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka i dla wszystkich uczestników Światowego Dnia Młodzieży. Poprzez modlitwę cierpienia pragniemy uczestniczyć w tej radości, wielkiej radości Kościoła Powszechnego. Kochani, tak jak mówiłem, przestrzeń czasowa w Radiu Maryi jest dla Państwa, ale też chcę powiedzieć, że dla mnie wielką radością jest widzieć, jak nasi absolwenci czy nasi studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej żywo uczestniczą w tym wielkim wydarzeniu, współtworzą, swoją małą cegiełkę dodają. Kto ogląda telewizję Trwam czy słucha Radia Maryi, może te głosy rozpoznaje. Drodzy, ja się połączyłem przed chwilą z naszą absolwentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, która jest dziennikarką w telewizji Trwam, korespondentką z Krakowa.
I już teraz na antenie pragnę bardzo serdecznie witam Ciebie, Pani Małgorzato, która jako dziennikarka pracujesz w Krakowie i bardzo... Szczęść Boże. Jak Pani jako już dziennikarka, absolwentka naszej szkoły przeżywa te Światowe Dni Młodzieży? Osobiście widzę, ile tych wywiadów z młodzieżą, no naprawdę z całego świata. Jak Pani przeżywa to wielkie spotkanie? Ojcze, jeszcze trochę żyję koncertem uwielbieniowym Afryka, którego transmisję oglądałam w telewizji, także jeszcze emocje we mnie, że tak powiem, na gorąco są. Natomiast przyznam szczerze, że to są moje pierwsze Światowe Dni Młodzieży. Wcześniej niestety nie miałam możliwości jechać na wcześniejsze Światowe Dni. Natomiast bardzo się ucieszyłam, że one się będą odbywały w Krakowie, że one wreszcie przyjechały do mnie tutaj. I od dłuższego czasu przyglądałam się samym przygotowaniom do tych światowych rekolekcji. To naprawdę ogrom pracy i przeolbrzymie przedsięwzięcie, zorganizowanie takich Światowych Dni Młodzieży. Natomiast taką atmosferę tych dni zaczęłam czuć na próbach chóru i orkiestry Światowych Dni Młodzieży, na próbach Drogi Krzyżowej. Wtedy zaczynam rozumieć, jak to może wyglądać i co tak naprawdę na tych Światowych Dniach będzie się działo. I rzeczywiście, kiedy zaczęły do Krakowa przylatywać tłumy tej młodzieży z całego świata, to ta atmosfera zaczynała być coraz bardziej odczuwalna. Na rynku w Krakowie, przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, na Błoniach, naprawdę morze młodych ludzi z uśmiechniętymi, radosnymi twarzami na samą myśl, że się zobaczą z papieżem Franciszkiem, na samą w ogóle myśl, że wspólnie na Błoniach spotykają się, modlą się, wychwalają Pana. Byłam również pod oknem papieskim przez ostatnie 3 dni. Naprawdę niesamowite poświęcenie i zaangażowanie tych ludzi, którzy potrafili w tłumie stać 50 godzin, a nawet i dłużej, żeby mieć dobre miejsce, żeby jak najbliżej tego okna papieża znaleźć się i móc chociaż przez chwilę tak bezpośrednio z nim poobcować. No, widać po prostu olbrzymią radość w tych ludziach i takie szczere wzruszenie w związku z uczestnictwem w tych światowych rekolekcjach, ale również w związku przede wszystkim z możliwością wizyty papieża. Wszyscy właśnie powtarzają, że to niesamowite, że tyle młodych ludzi w jednym miejscu spotyka się, żeby modlić się, żeby wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, teraz w tym koncercie również w Brzegach. Naprawdę, niesamowite przeżycie. Również dla mnie osobiście, tak jak mówię, to moje pierwsze Światowe Dni Młodzieży. Najbardziej się cieszę, że mogłam wreszcie w nich uczestniczyć, tak chociażby jako dziennikarz, ale również tak trochę też prywatnie, jako uczestnik. No właśnie, ale kiedy pracuje Pani jako dziennikarka, Pani Małgosiu, czy to się da? Właśnie chyba to się łączy. I trudno oddzielić, kiedy się przeżywa coś prywatnie, a coś zawodowo, prawda? Patrząc w oczy tej młodzieży, kiedy Pani z nimi robi wywiady. No nie sposób nie zarażać się zupełnie tym entuzjazmem ich naprawdę, bo po prostu oni są tacy uśmiechnięci, radośni cały czas po prostu. Tak jak mówię, w mieście po prostu na rynku w głównym Krakowie, zwłaszcza w te pierwsze dni, kiedy przyjeżdżali, no to po prostu tańczyli, śpiewali, to było po prostu zaraźliwe. Natomiast jeżeli chodzi o uczestnictwo, też poniekąd dzięki chociażby temu, że jestem od strony dziennikarskiej tam pojawiam się, to mam możliwość być nawet bliżej w niektórych miejscach. Także tak blisko jeszcze okna papieskiego podczas wizyty papieża w Krakowie jeszcze nigdy nie byłam, a tym razem mi się udało. I tak samo miałam możliwość właśnie poznać tych ludzi, którzy tworzyli komitet organizacyjny, wolontariuszy, którzy przygotowywali to. Naprawdę też niesamowici ludzie, którzy potrafią tyle z siebie dać, pracować dzień i noc po to, żeby właśnie wszystko było dopięte na ostatniej guzik. I właśnie jutro będę też mogła uczestniczyć w spotkaniu papieża Franciszka z wszystkimi wolontariuszami. To pewnie będzie takie spotkanie podsumowujące, może nawet podziękowanie za ich wkład, za zaangażowanie. Też będę starała się porozmawiać właśnie z tymi wolontariuszami, żeby opowiedzieli tak naprawdę o tym, jaki był ich wkład, co oni musieli zrobić i jaką radę się im to przyniosło. A także ich dowiem się może o jakichś prywatnych przeżyciach z tych Światowych Dni Młodzieży. Także bardzo się cieszę właśnie, że mogę połączyć zarówno i pracę, ale również przy okazji być w tych wszystkich miejscach, gdzie dzieją się te główne wydarzenia. Pani Małgosia, czy masz trochę satysfakcji, że jako właśnie dziennikarka telewizji trwa, możesz tyle treści ludziom przekazywać,
być przedłużeniem właśnie tych młodych ludzi, bo dzięki tym twoim wywiadom, no właśnie możemy się dowiedzieć, co ludzie myślą, jak przeżywają. Czy to jest rzeczywiście też wielka radość, nie tylko jakiś obowiązek, który zadanie zlecone, prawda, ale w tym momencie, jak to się jest dziennikarzem w takiej sytuacji? Tak, ojcze, zgadzam się, bo właśnie doszłam do wniosku, gdy byliśmy przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, doszłam do wniosku, że w ogóle te Światowe Dni Młodzieży tegoroczne są wyjątkowe, bo najpierw papież Franciszek ogłosił ten rok rokiem Bożego Miłosierdzia i poszliśmy właśnie pod Sanktuarium, żeby zapytać ludzi młodych, zobaczyć jak w ogóle tutaj, jak w ogóle frekwencja wygląda, że tak powiem, to Sanktuarium, dowiedzieć się, co słyszeli o tym miejscu, czy znają siostrę Faustynę, jej dzienniczek. I okazuje się, że tak, że ludzie z najmniejszych zakątków świata, przede wszystkim jeszcze warto powiedzieć, że tu również może ludzi, ogromnej ilości młodych, którzy przychodzą tutaj do sanktuarium, stoją w kolejce, żeby zobaczyć obraz Jezusa Miłosiernego, żeby ucałować relikwie świętej siostry Faustyny. Ludzie wiedzą, znają, również u siebie w swoich krajach obchodzą godzinę trzecią, znaczy celebrują, prawda, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Znają się tu Faustynę, młode osoby, które... Czym się ty, kobieto, zajmujesz? Czytały, no, czym się ty zajmujesz? Dzienniczek świętej siostry Faustyny. To jest naprawdę niesamowite, że właśnie o Angielikach, o Krakowie, cały świat wie o tym, ten kult Bożego Miłosierdzia, który papież Jan Paweł II ogłosił światu, no, że on po prostu jest żywy na całym świecie. I możliwość porozmawiania z ludźmi właśnie z tych różnych stron świata, no jest niesamowitym takim zaskoczeniem, bardzo pozytywnym i miłym, że po prostu ludzie wiedzą o tym, chcą tutaj przyjeżdżać, chcą czerpać tej iskry Bożego Miłosierdzia. Pani Gosiu, bardzo Ci dziękujemy za ten czas dla nas znaleziony, za to podzielenie się, no właśnie tym osobistym też doświadczaniem Światowego Dnia Młodzieży, ale też właśnie jako też dziennikarki i to telewizji. Jesteśmy dumni, że mamy częściami ręki. Absolwentkę naszej uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. A gdzie wiara twoja? Tak pięknie posługuje w tym wielkim dla Kościoła wydarzeniu, wielkim wydarzeniu dla naszego kraju. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. I do zobaczenia. I dobrej wiadomości. Niech te cuda Bożej łaski będą przekazywane na antenie Radia Maryja, Telewizji Trwam, dzięki też tej posłudze dziennikarskiej. Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Odbieramy teraz telefon naszego słuchacza. Przypominam, była to Małgorzata Czerneska, absolwentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, obecnie dziennikarka Telewizji Trwam, oddział Kraków. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Prosimy tylko o wyciszenie radio. Mówi Robert z Poznania. Ja mam takie pytanie. Często słuchać tej komunikat, czy nie wolno jeździć rowerami i nawrotkach na placu pod kościołem w Toruniu. Ja uważam, że to jest takie straszenie ludzi i nieładnie to wygląda, ponieważ wiele osób jest zainteresowanych albo przygodnych, podróżnych, no musi wjechać jak nawrotki. To tam wygląda przeciwnie niż Jan Bosko, bo on nie odgania ludzi. Panie Robercie, młodzieńca w końcu spytał się, a umiesz chociaż gwizdać i od tego zaczął. Panie, takie straszenie to troszeczkę... Nie, panie Robercie. A jeszcze jedno. Niech pan, może pan posłuchać? Tak. Bo pan oczywiście źle zrozumiał tego apelu, ponieważ ludzie prawie, że wjeżdżają do świątyni, ale no jest może tak, ale wiele jest parking. Nie, proszę pana, ale jest parking, jest miejsce. Aha. I od tej strony, więc... A jest miejsce do przykręcania rowerów? Już będzie, już jest robione. No to dobrze. Są pilnujący, także to nawet można ochronie powiedzieć, że prosimy o przypilnowanie. Ale na placu można, w kościele nie. Znaczy jest taka rzecz, że tak, nie, na placu, bo jest parking, ale i na parkingu jest... komunikat mówił o placu pod kościele. Panie Robercie, jak pan przyjedzie, panu wszystko wytłumaczymy. Nie wiem, jak to wygląda. No, żeby uczcić miejsce święte, to jakby pan wjechał na wrotkach do bazyliki świętego Piotra. Ale jak ja bym był na wrotkach, a nie widziałem tego kościoła, a pierwszy raz widzę kościół, to muszę wjechać. No, rodzice mi tego nie powiedzieli, a muszę wjechać, prawda? Panie Robercie, pan przyjedzie, zobaczy pan, chodzi o uszanowanie miejsca świętego. No tak, ale 10 się pomyli, ale 2-3 się nawróci, jak ich się nie wygoni. Nie, a nikogo nie wyganiamy. Widzi, pan jest, widzę, troszeczkę chyba uprzedzony. Specjalnie przewrażliwiony w tym kierunku, że to troszeczkę za ostro dla osób łagodnych albo cierpiących, to więc może... Jeżeli, tak, panie tak samo może brzmieć źle, jak się czyta ofiarodawców od 10 lat, tylko zaczynając od nazwiska, a potem dopiero imię. Przez 10 lat słyszałem tylko 2 razy z ust ojca pewnego
normalnie czytających swoich ofiardaców. Zasłyszę tylko od nazwiska i to wygląda, jakby ktoś był pracoholikiem. Naprawdę warto by być przyjacielem nas, ale panie Robercie, przyjacielem i zwrócić uwagę, bo inni mogą być wrażliwi, przewrażliwieni na tym punkcie. Tak? Panie Robercie, szczęść Boże, panie Robercie, tak myślę, drodzy słuchacze, że tyle o miłosierdziu, a pan myślę, Robert, taki drobnostek i oczywiście myślę, że tak jak ja to widzę, dopatruje się złej woli. Właśnie to jest brak miłosierdzia, a miłosierdzie zawsze najpierw widzi pozytyw, a potem ewentualnie się dopytuje, czy tak jest. No, tak mi się wydaje. Serdecznie pana Roberta pozdrawiam, szczególnie, że mamy miłosierdzie, jeżeli w tej chwili też oceniłem pana Roberta, ale uważam, że tak nie wolno oceniać, jak pan Robert to zrobił. Odbieramy następne telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo. Prosimy o wyciszenie radia. Czy już jest wyciszony radioodbiornik? Tak, tak. To prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ja w sprawie właśnie tych dni Światowej Dni Młodzieży po prostu uważam, ponieważ jestem akurat mieszkanką Krakowa, że to po prostu ogromna uczta duchowa dla wielu, przede wszystkim ludzi wierzących, ale także niewierzących. Wielkie przeżycia, wielkie po prostu święto ludzi katolików w Polsce. A ponadto, co jeszcze chciałam powiedzieć, że codziennie niemal jeździłam do centrum miasta, żeby zobaczyć, jak ta młodzież się bawi, jaka jest kulturalna, jaka jest radosna, ile pogody, ducha w tych ludziach. Zawsze słyszały się nawet głosy, że mieszkańcy Krakowa, wjeżdżajcie na te dni. Uważam, że to po prostu były najpiękniejsze dni, jakie przeżył Kraków. Jak można było brać przykład nawet tych ludzi, wracając tramwajem nieraz na kwatery, wyciągali różańce, modlili się. Po prostu byłam tym wzruszona, mimo że jestem katoliczką, ale wydaje mi się, że po prostu to był dla nas wzór i ci ludzie młodzi są naprawdę dla nas ogromnym wzorem do naśladowania. Może nie jeden z katolików nie potrafi jakoś tak się zachować, tak jak oni. Nie wstydzili się tego, wyciągali różańc, tak jak mówię, modlili się. Nie było żadnych jakichś hałasów niepotrzebnych. Oni po prostu wyrażali swoją radość tańcem, śpiewem, swoim zachowaniem. W ich oczach po prostu była wielka radość. Był po prostu jakiś taki kontakt wzrokowy z nimi, dawał chyba każdemu jakieś ogromne przeżycia. Tak jak właśnie ktoś powiedział wcześniej, to chyba Duch Święty sprawił, że te dni właśnie w Krakowie się odbywały i że po prostu mieliśmy tak cudowne dni w ciągu tego minionego tygodnia. Szczęść Boże, pozdrawiam. Dziękuję pani Zosiu serdecznie. Panią pozdrawiam i wszystkich, którzy też biorą udział w tej audycji. Oczywiście odbieramy telefony, ale też nie może brakować piosenek, które nam miłosierdzie przypominają i powodują, że dusza naprawdę chce krzyczeć z radości, bo miłosierdzie Boże naprawdę nas dotyka bardzo wyraźnie. Jak się czuli ci goście w twoim domu? Tak, ja powiem, że ten czas był dla mnie jeszcze bardziej intensywny, ponieważ też miałam gości u siebie w domu, nie tylko w Krakowie, ale także w moim domu rodzinnym, który się znajduje poza Krakowem. W domu moim rodzinnym gościłam 4 dziewczyny z Francji. Na mieszkaniu w Krakowie miałam 6 Filipińczyków. Także w sumie 10 osób gościłam. Dzisiaj pojechały, niestety pojechały, mówię naprawdę niestety, ponieważ przez kilka dni bardzo żeśmy się zżyli. Była to też dla mnie możliwość nauki języka, ponieważ to była nauka żywego języka tak naprawdę. No teraz zostają tylko dobre wspomnienia oczywiście, no i kontakt do siebie też mamy z tymi ludźmi. To pięknie. Bardzo ci, Karolino, dziękuję. To teraz może
posłuchamy, co Magda przeżywa w tych dniach. Dobrze, dobrze, już daję Magdę. Tak, w takim razie. Bardzo, bardzo dziękuję. Magda, jesteś już, tak? Jestem, szczęść Boże. Szczęść Boże. Magda, co te dni dla Ciebie znaczą i jakie przeżywasz? Jak byś się podzieliła na antenie Radia Maryja jako studentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej? Tak jak mówiła Karolina, to jest niesamowite dla nas przeżycie duchowe. Dla mnie najbardziej nie urzekło, mieliśmy możliwość brania uczestniczenia w takim muzycznym wystąpieniu grupy Czynakolowa z północy specjalnej, która wystawiła Credo. No i to było niesamowite, to była przedstawiona cała historia zbawienia, od stworzenia świata i to był taki moment, który nas poruszył. Później no, niesamowicie poruszająca była ta droga krzyżowa z Ewangelią, która cały czas się przeplatała i to było naprawdę no, niesamowite dla nas. No i ci ludzie wszyscy, którzy gromadzą się, no przede wszystkim na rynku, z którymi mamy kontakt, którzy no, na różne sposoby chwalą Jezusa, śpiewają, modlą się. No dla nas to jest nie tylko też podziwiać to, ale to jest też no, niesamowita ewangelizacja tutaj i wszyscy Polacy, myślę, są wdzięczni za to, że my, że możemy to wszystko obserwować i uczestniczyć w tym i modlić się razem z nimi. Nie żałujesz, że ten czas wakacji właśnie tak pracowicie poświęcasz w tych dniach tam w Krakowie? Nie, oczywiście nie. Dla nas, tak jak mówiła Karolina, to jest niesamowite doświadczenie, przede wszystkim też dziennikarskie. My też z innej perspektywy mogliśmy na to spojrzeć, ponieważ byliśmy bardzo blisko faktycznie. Dzisiaj, tak mi się wydaje, był taki pierwszy dzień, kiedy mogliśmy przeżyć to trochę inaczej, bo dzisiaj jednak zrobiliśmy sobie na chwilę taką przerwę i dzisiaj weszliśmy w ten cały tłum tych pielgrzymów i tak naprawdę mogliśmy poczuć jeszcze bardziej tą wspólnotę i modlić się razem z nimi i dzisiaj to było takie naprawdę, to czuwanie to było no, niesamowite, to było coś innego. Kogo... Ale oczywiście nie żałuję. No tak, tak myślę. Kogo chciałabyś pozdrowić, bo może ktoś słucha Ciebie z najbliższych. No, przede wszystkim rodziców i moją babcię, która dzisiaj no, niestety wylądowała w szpitalu, miała wypadek. I to też dla mnie był taki niesamowity czas, kiedy mogłam się pomodlić za babcię dzisiaj i za obejrzeć ją miłosierdziu Bożemu. Jej zdrowie i jej opiekę. To też modlimy się o zdrowie dla Twojej swojej babci. A teraz słuchaj, to może z racji, że słuchacze też chcą się tu dodzwonić, ale jeszcze jest Marta obok ciebie. Tak, to może tak? Możesz przekazać komórkę Marcie. Marta, jesteś już, tak? Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże. Marta, jak przeżywasz, jak się czujesz w tych dniach w Krakowie, na tych Światowych Dniach Młodzieży? No ja czuję się bardzo dobrze, tak jak dziewczyny wspomniały, to jest dla nas wspaniały warsztat, ale ja też chciałam powiedzieć od tej właśnie innej strony, od tej strony duchowej, ponieważ jest to niesamowite doświadczenie dla nas. Sam fakt, że jest blisko nas Ojciec Święty, Franciszek, także to jest niesamowite doświadczenie dla nas. Też nauka, którą wygłosił i fakt, że mogliśmy tego słuchać na żywo, wiele też zapadło w pamięci. Myślę, że takie mobilizujące słowa, które dzisiaj skierował do nas Ojciec Święty, chociażby o tym, żeby właśnie uwolnić się od swoich smartfonów, od komputera, nie być takimi, jak to powiedział Ojciec Święty, takimi właśnie ludźmi kanapy, tylko właśnie, żeby wstać i poszukać czegoś więcej, poszukać swojej drogi do szczęścia. I właśnie mamy też do tego wykorzystywać właśnie to Boże miłosierdzie, o którym Ojciec Święty też dużo dzisiaj mówił. Także to są takie słowa, które bardzo mi zapadły przez te dwa dni, które tutaj jestem. No i tak jak mówiłam wcześniej, dziewczyna, niesamowite też doświadczenie od strony warsztatu. Też tak chyba pierwszy raz możemy aż tak profesjonalnie się zająć taką ważną sprawą właśnie, jakim jest wydarzenie Światowe Dni Młodzieży. Ja bardzo się cieszę, jestem z Was dumny, że czas właśnie ten wakacyjny tak poświęcacie praktycznie, ale przede wszystkim, że ten czas poświęcacie też dla Pana Boga i myślę, że z Waszej też i posługi pracy będziemy mogli skorzystać, kiedy ten materiał może uda się też go zobaczyć w telewizji TVN, prawda? Ten materiał, który jako telewizja TILMA, telewizja studencka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej przygotowujecie. Ja też mamy taką nadzieję. No ja z niecierpliwością będę czekał Waszych kolegów, studentów naszych. Serdecznie proszę pozdrowić. Ja się z Wami też solidaryzuję i z Wami się też modlę. Modlimy się o te piękne owoce tego spotkania
młodych. Cieszę się, matce, że przy okazji nie uwolniliście się od komórki, że, bo w ten sposób mogliśmy się też połączyć o tej porze nocnej. Z wami mogłem porozmawiać, a przy okazji mogli też nasi słuchacze posłuchać, co robią studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w czasie tego 31 Światowego Dnia Młodzieży. Szczęść wam Boże w dalszej posłudze i do rychłego zobaczenia. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Oczywiście były to studentki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, które jako dziennikarze Telewizji TVA pracują, posługują w tym wielkim wydarzeniu kościelnym. Naprawdę doświadczenie każdego z nas, przemyślenia, one są ubogacające. Dzielmy się tym z odwagą i radością. Odbieramy następny telefon. Radio Maria, bardzo prosimy. Kto się do nas dodzwonił? Maria z Zawiercia. Witamy Panią. Szczęść Boże, Ojcze. Szczęść Boże. Jestem pod wrażeniem. Jest to tak wspaniała uroczystość. Jest to w ogóle przeżycie duchowe. Ogromne. Udało mi się być w Krakowie. Troszeczkę w atmosferze pobyć. Pod oknem między innymi papieża. Także no jest to wielka uczta duchowna. I chciałabym, ponieważ tą ostatnią z brzegów transmisji nie za bardzo tak mogłam oglądać, chciałabym się dowiedzieć, czy jest szansa powtórki tych transmisji. Pani Mario, wystarczy wejść na stronę Radia Maryja. Oczywiście powtórki na pewno będziemy robić, ale tam już z tego co wiem na stronie Radia Maryja na pewno jest już cała homilia, ale całość będzie też do obejrzenia. Jest ikonka z czuwaniem nocnym na placu kampusie Misericordie. Tam właśnie w brzegu. W brzegu, tak. Także będzie na pewno możliwość i warto, myślę, raz jeszcze ze spokojem. To trzeba przeżyć jeszcze raz. Tak, to trzeba. To nie da się tak raz, kto się tym zachłysnął, to musi to przeżyć. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę prawdziwa uczta, prawdziwa uczta. Ojciec Święty jest zadowolony, spokojny. Bardzo mnie to cieszy, że nie było żadnych jakichś takich niepotrzebnych zamieszek czy czegokolwiek. Młodzież rozśpiewana, wesoła. Bo na żywo to przeżyłam. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Dzięki. Dobrej nocy. Pani też życzymy i też jeszcze pięknego przeżywania. Szczęść Boże. Odbierzmy z Panem Bogiem. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Dobry wieczór, Marcin. Witam. Z Sierpca. Pozdrawiam z Campus Misericordia. A to cudownie. Rektora. No, chciałbym tutaj pozdrowić wszystkich słuchaczy. No i powiedzieć trochę z innej perspektywy, jak to mniej więcej można zobserwować, będąc na takim ogromnym spotkaniu. Mówi się w tej chwili, że już jest ponad milion pielgrzymów. To, co się tutaj da zauważyć, to jest niesamowita atmosfera. Ludzie naprawdę z najdalszych zakątków świata, nie znający często gęsto języka, nie potrafiący się porozumiewać, ale wszyscy się cieszą na to spotkanie z papieżem. Trzeba coś takiego w życiu przeżywam. To jest naprawdę ogromne doświadczenie. Panie Marcinie, tam słychać głosy, tak sobie wyobrażam, no z tego co słychać, to jeszcze nie wszyscy śpią tam na tym wielkim placu. Myślę, tak jakieś część słuchaczy, część tutaj na pewno jest już śpi, ale duża też, sporo osób na przykład śpiewa, gdzieś tam widzę, tańczą, dają jakieś tam piłeczki, no dzieje się.
dzieje się. Tutaj wolontariusze widzę cały czas próbują jakoś pomagać. Także no święto, naprawdę wielkie święto młodych. To co tutaj obchodzi. To bardzo, panie Marcinie, bardzo ci dziękujemy za ten telefon i to właśnie z tego placu no boju, tego świętowania Miłosierdzia Bożego, prawda? Sektor C2 pozdrawiam. Bardzo nam miło, my też gorąco pozdrawiamy. No, z Panem Bogiem. Dziękuję, Szczęść Boże. Szczęść Boże, odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, ktoś do nas zadzwonił? Małgorzata z Łodzi. Proszę ojca, ja dzwonię z takim pytaniem, bo dzisiaj oglądałam telewizję z wam i cały przebieg Ojca Świętego, wizyty Ojca Świętego w Łagiewnikach. I podczas wizyty Ojca Świętego właśnie u siostry Faustyny była pieśń wykonywana. Ja słyszałam też kilka razy w Radio Maryja. Była to pieśń, która no właśnie była w domu siostry Faustyny wykonywana. Czy może ojciec wie, kto ją wykonywał i czy tę pieśń można usłyszeć właśnie w Radio Maryja? To była pieśń śpiewana chyba w języku po hiszpańsku. I jeżeli się dobrze nie mylę, to też podczas którejś wizyty zagranicznej Ojca Świętego też ta pieśń była. Pani Małgosiu, w tej chwili nie jestem, musiałbym jeszcze przeglądnąć i zobaczyć, o jaką to pieśń chodzi, ale na pewno my dopiero teraz, jak ten materiał cały przegramy, na pewno też i wszelkie utwory muzyczne postaramy się emitować na antenie Radia Maryja. Tak, bo nawet jak tutaj byłam na stronie Radia Maryja na YouTubie i też właśnie jest msza właśnie święta i właśnie ten utwór też tam się właśnie pojawił, to jeżeli taka była też możliwość, to jestem niezmiernie wdzięczna, ojcze. Dobrze, może w tej chwili jest mi z racji technicznych trudno akurat w ten fragment wyjść, ale jak najszybciej zrobimy, dobrze? Dobrze, a proszę ojca, jeszcze mam taką prośbę, czy mogę od ojca prosić o błogosławieństwo dla mnie i dla mojej rodziny? Jest taka możliwość. No zawsze. Jak kapłan jest proszony, trudno, żeby odmówił. Otrzymaliśmy dzisiaj błogosławieństwo Ojca Świętego, czyli to już było wczoraj, ale też już na początek nowego dnia dla Pani i dla Pani rodziny, tych, którzy może w tej chwili nas słuchają, biorą udział w jej audycji, dzielą się też wiarą, żywą wiarą, tą radością wiary. Niech Was wszystkich Pan błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I też dobrej nocy życzę Panu. No szczęść Boże. Bóg zapłaci, ojcze. Szczęść Boże. Dobranoc. Dobranoc. Odbierzmy. Dziękuję serdecznie. Następny telefon, Radio Maryja. Prosimy bardzo. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dzwoni Ewa z Radomia. Witamy Panią. Widzieliśmy się przed Jasną Górą. A jak mi miło. Tak, jak byłam w tym niebieskim sektorze. Ojcze rektorze, chciałam się podzielić takim króciutkim doświadczeniem, bo po prostu do końca się ważyła sprawa, czy będę na Jasnej Górze, czy też nie, bo mam i trudności zdrowotne, i różne uwarunkowania. I właśnie w poniedziałek dostałam nagły telefon, że wszystko mam załatwione przez dobrych ludzi, nocleg dobry sektor. No i się znalazłam. Znalazłam się, tam było dosyć luźno w tym sektorze, więc mogłam się tak ustawić, żeby Ojca Świętego blisko zobaczyła. Ja to zobaczyłam. Byłam ogromnie wzruszona. Następnie się ustawiłam tak, że widziała ołtarz, bo była możliwość. Sektor biały obok to był bardzo przeładowany, a tam to i byli koncelebranci. No i niepełnosprawni, no więc... I ja widzę, że tak jak brat Albert powiedział, Pan Jezus sprawy załatwia. I tu tak samo miało miejsce. To chciałam się podzielić, że naprawdę, jeżeli jest wolą Bożą, że ma się coś dokonać, to się dokonuje.
jeśli człowiek, ja dlatego to jest kolejne moje doświadczenie, gdzie mam się otwierać na Jego wolę i na to, co Pan Bóg chce ze mną robić, historię życia prowadzić. Dlatego pozdrawiam Was serdecznie, moi kochani. Niech Pan Bóg prowadzi, błogosławi, Matka Najświętsza ma w swojej opiece Radio Maryja, Telewizja Trwam. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Panie, bo mnie też było miło, że mogliśmy się tam spotkać i też ktoś zaplanował. Górę. O księdzu biskupie Długoszu żeśmy rozmawiali, o kropelce radości. Tak. Przypomina ksiądz. Tak. Ja pamiętam Panią bardzo, bardzo dobrze. A przy okazji odkryłem, ile to z rodziny Radia Maryja właśnie tak w ostatniej chwili zdecydowało i podejrzewam wielu Polaków właśnie te wszelkie lęki, to wszystko uwolniło się od tego i po prostu zabrali się, pojechali, aby być blisko Ojca Świętego. A jeszcze tak powiem bardzo taką żartobliwie. No takie oblężenie Jasnej Góry, jakie było w tym roku, to jedno z największych było i żadnego terroryści mieli broń, nie używali broni, bo nie było potrzeba. Dziękować Panu Bogu za to. Tak, zdobywaliśmy Jasną Górę miłością, prawda? Tak, taki. I niech mówią, że nie ma u nas demokracji. No nie ma, bo wolno nam oblężać Jasną Górę. Tak mówię, oczywiście z przekorem, z takim, no, żartobliwym, no. Trzeba nam żartować. Nie ma, oczywiście. Wszystko jest jak Pan naprawdę. To jest, ja jestem ogromnie wzruszona. Pozdrawiam serdecznie. My też Panią, bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem. Panem z Panem Bogiem. Godzinie pierwszej słuchają Państwo Radia Maryja. Rozmawiamy w klimacie radości i wdzięczności za dar Bożego miłosierdzia. Ta tajemnica, która jest przeżywana w sposób szczególny przez młodych ludzi zgromadzonych właśnie na kampusie Misery
kordię. I w tej chwili, kochani słuchacze Radia Maryja, mam połączenie z naszą studentką, można już powiedzieć absolwentką, ale jednocześnie studentką. Jest z nami Laurin. Laurin, czy nas słyszysz? Tak, jestem. Serdecznie Cię pozdrawiamy. Jesteś na antenie Radia Maryja. Powiedz mi, co porabiasz w ogóle tam w Częstochowie w tej chwili? Gdzie jesteś i gdzie posługujesz? Znajduję się akurat teraz w tej chwili na kampusie Mizopolia w Krakowie, na brzegach. Jestem koordynatorem jednego wielkiego sektora A14. Moim zadaniem jest właśnie opanowanie nad całą sytuację, pilnować cały sektor, komunikować z policją, bezpieczeństwem, służbą bezpieczeństwa, z pierwszą pomocą i także z wyższym sztabem policji. Teraz jest prawie noc, jest bardzo ciężko opanować tę sytuację, bo jest ciemno, ale w dzień na przykład też miałam różne przypadki, też radosne i smutne. Zacznę najpierw od smutnych. Było też kilka wypadków, że ludzie, nie było im dobrze, nawet musiałam karetki wołać. Ale tak i tak było też bardzo wesoło, ponieważ spotkamy różne narodowości. Jest bardzo wesoła atmosfera, ludzie radują się i naprawdę widać, że kochają Pana Jezusa. Mimo wszystko, że niektórzy osoby wiadomo, mają też różne poglądy na temat wiary, ale jest naprawdę radosna atmosfera. A szczególnie można też się dzielić z naszymi poglądami, które my Polacy mamy, ponieważ światowi młodzieże akurat są taką możliwością, żeby reprezentować nasz kraj, naszą ojczyznę Polskę. I widać, że naprawdę są bardzo ciekawi, kim my jesteśmy, co jemy, jaką kulturę mamy, nasze piosenki. Akurat w tym roku wyszło tak, że światowi młodzieże są w Krakowie. I czy to coś światowi młodzieży słuchamy polskie tradycyjne piosenki katolickie, więc żadne obcy krajowcy. Na przykład jak Abo Ojcze, albo od Ojca Jana Góry Świętej Pamięci różne piosenki z Letnicy na przykład. Uczymy im obcy krajowcy nawet jak tańczyć Polkę, albo jak pielgrzymkowe tańce, które też znamy z Polski. Więc teraz pilnuję ten cały sektor i mam nadzieję, że wszystko w porządku. Bo właśnie w tej chwili skończyła się adoracja razem z Ojcem Świętym i widać jeszcze przez cały sektor jeszcze, że świeczki się jeszcze palą. Z daleka jeszcze widać światło od policji i od karetki, które cały czas krążą koło naszego sektoru i pilnują. Mój sektor akurat leży niedaleko ołtarza, jednak jest taki minus, że to jest od tyłu ołtarza, ale bardzo blisko można w sumie powiedzieć. W każdym drugim sektorze znajduje się miejsce adoracji, gdzie można pójść też na tą spowiedź świętej. I naprawdę polecam każdego, żeby kiedyś przeżyć takie Światowe Dni Młodzieży, ale wiadomo, że nie wiemy kiedy będą następne Światowe Dni Młodzieży w Polsce, czy w ogóle będą w Polsce. Ale już jutro dowiemy się po mszy świętą, Ojcem Świętym, gdzie będą następne Światowe Dni Młodzieży. Słuchaj, z tego co wiem, że jako wolontariusze jutro będziecie mieć specjalne spotkanie z Ojcem Świętym, który takie pragnienie wyraził, aby się spotkać z tymi, którzy właśnie bezinteresownie się zgłosili jako współorganizatorzy, jako wolontariusze w czasie tego Światowego Dnia Młodzieży. Właśnie zaraz po mszy świętą musimy my wolontariusze uciekać z placu, ponieważ musimy aż tak półtora godziny przyjść przez pół Krakowa do Nowego Płaszowa, gdzie będzie podstawiony specjalny autobus do Tauron Areny, gdzie będziemy mieli spotkanie z Ojcem Świętym, które zaczyna się koło 17, ale Tauron Arena będzie już koło 14 otwarte, ponieważ będzie adoracja, będzie uwielbienie, będą koncerty dla nas wolontariuszy. Ale spotkanie z Ojcem Świętym ma trwać tak około 17 do 18, więc my wszyscy jesteśmy już bardzo ciekawi i cieszymy się. Więc dlatego jak stoję tutaj na tym placu i patrzę na tych pielgrzymów, to ta atmosfera i wszystko, to naprawdę cieszę się, że mam tą możliwość, żeby może spotkać Ojca Świętego jeszcze bliżej. Bo kto wie, może zobaczę go jutro z bliska. Laurin, ja bardzo się cieszę, że reprezentujesz też Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, a możesz zdradzić naszym słuchaczom, dlaczego zdecydowałaś się na to, by być wolontariuszką w czasie tego wielkiego, historycznego spotkania młodych.
Ponieważ wątpliwie, tak się patrzy na to, jest to wielkie miłosiernie, akt działania dla kogoś bliźnionego, który nawet nie znam, bo też sam pani powiedział, każdy brat, każda siostra jest swoim bliźnim. Przecież każdy człowiek jest przecież siostrą i bratem, można tak powiedzieć. A w sumie przez wątpliwie mogę też poznać innych ludzi, ich typ myślenia też o wiarze. I nawet też dać świadectwo wśród takich, którzy nie wierzą, ale już wszyscy przyjeżdżają na Światowe Dni Młodzieży z ciekawości. A szczególnie na przykład nie wiemy nawet, ile jest wierzących wśród wierzących, którzy w ogóle nie są aż tak wierzący, a im może też dać dobre świadectwo. A szczególnie decydowałam się pójść na wolontariat, ponieważ chciałam też troszkę reprezentować naszą Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Ponieważ jak się spotyka tyle młodych ludzi z Polski, to czemu nie też troszkę odpowiadać, gdzie ja studiuję. Więc akurat trafiłam też na młodzież, czyli Polonię z Ameryki, która była bardzo zaciekawana, gdzie ja studiuję. I tak wyszło, że jedna osoba nawet myśli, że za 2 lata przyjdzie do nas na uczenie na studia na przykład. Laurin, ty musimy zdradzić naszym też słuchaczom, że jesteś Polką, która urodziła się w Niemczech i właściwie pierwszy taki kontakt z ojczyzną to jest właśnie poprzez uczelnię naszą w Toruniu. Czy spotkałaś właśnie młodzież, może tam z twoich terenów, niemiecką młodzież, czy miałaś okazję z nimi się też dzielić, rozmawiać? Pewnie zawsze na wakacjach jestem tam w domu, rozmawiam o tym. Oraz ale teraz, w czasie tych dni właśnie, Światowego Dnia Młodzieży. A to właśnie teraz w Polonii z Niemiec nie spotkałam, tylko więcej z Ameryki, ale jak już tam poznałam ludzi z Niemiec na przykład, to mówiłam, skąd ja jestem i na osoba tam już orientowała się tak, że jestem o tej uczelni od ojca Tadeusza, jak ona mówiła. I nawet jedna osoba z Australii, w ogóle nie jest Polakiem, wiedziała, że tutaj ze tam jest ta sławna taka katolicka telewizja, co mi bardzo ucieszyła, bo nawet nie liczyłam się, że nawet nie Polacy wiedzą, że tutaj ze tam jest ta polska katolicka telewizja. To bardzo się cieszę. Laurin, to dalej godnie reprezentuj poprzez postawę służby naszą uczelnię i szczęście Boże w tej posłudze. Cieszę się bardzo, że wybrałaś tę posługę, aby ten czas tak pięknie przeżyć i dzielić się twoją wiarą z młodzieżą z całego świata. Pozdrawiamy cię. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę i proszę też także o modlitwę dla wszystkich wolontariuszów, którzy teraz w tej nocy do 10 nad ranem będą na kampusie, aby pilnować porządek całego kampusu. I życzymy ci, żeby w tej twojej strefie wszyscy byli zdrowi, żebyś nie musiała żadne karetki wołać, żeby wszyscy mieli też i wystarczająco dużo sił na to spotkanie już za kilka godzin z Ojcem Świętym. Świętujmy razem, budujmy się naszą wiarą i miłością. Szczęście Boże, Laurin. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, dziękuję. Dziękujemy. Laurin, drodzy słuchacze Radia Maria, to była studentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, która ukończyła już licencjat i niebawem rozpocznie studia magisterskie na naszej uczelni. Ale też trzeba nam odbierać telefony wasze telefony, drodzy słuchacze. Odbieram. Radio Maryja, prosimy bardzo. Witam, dziękuję serdecznie. Witam serdecznie. Kto się do nas zadzwonił? Chyba pani nie dzwoni.